No i widzisz, gdybyśmy chcieli teraz połączyć te wszystkie elementy, o których wspomniałem i jeszcze do tego, że prawa ręka gra tak, że lewa gra tak, że tu jedna stopa, druga stopa, to naprawdę może być przytłaczające na samym początku. Dlatego... Hello, dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z portalu PoczujRytm i dzisiaj przejdziemy sobie przez taki bardzo fajny temat, jakim być może będzie Twoja pierwsza, a wręcz najpierwsza lekcja gry na perkusji. Bez niej w zasadzie nie ma niczego. Żeby nie było niczego. Czyli w tym wideo konkretnie dowiesz się, jakie ćwiczenia pokazuje swoim uczniom w momencie, kiedy przychodzą właśnie na swoje pierwsze zajęcia. Czasami jeszcze z taką nutką niepewności, czy w ogóle ja chcę to robić, czy w ogóle ta perkusja mi się spodoba. Myślę, że to ćwiczenie pomoże Ci bardzo fajnie wejść w ten start, żeby po prostu zbudować w pewien sposób fajny taki perkusyjny fundament, żeby się później sprawnie poruszać po tej perkusji. Co jest ważne, ta metoda, którą dzisiaj Ci pokażę i te ćwiczenia mają swoje pewne zalety, ale też pewne wady i o nich też jak najbardziej opowiem. Więc w gruncie rzeczy chodzi głównie o to, że podczas pierwszej lekcji gry na perkusji raczej, uwaga, nie przerabiamy rytmów perkusyjnych. I od razu na samym starcie już wytłumaczę Ci dlaczego. Ponieważ oczywiście każdy na samym początku chciałby wejść za tą perkusję i po prostu szaleć za tymi bębnami, za talerzami, nie? Ale widzisz, perkusja jest na tyle ciekawym instrumentem, że i tak będziesz mieć dosyć dużo do zastanawiania się w trakcie, co w zasadzie tutaj powinienem robić. I jest tutaj kilka rzeczy na pewno, na które trzeba będzie zwrócić uwagę. Po pierwsze, będzie to odpowiedni chwyt, odpowiednio luźny ten chwyt, czy taki właśnie swobodny, żeby po prostu grało Ci się w pewien sposób automatycznie, a nie, że Ty musisz zastanawiać się całe 5 czy 15 minut, kiedy grasz, jak ja w ogóle te pałki mam trzymać. Więc to jest pierwszy z fundamentów. Kolejnym fundamentem może być odpowiednie poczucie rytmu, no nie? Wyrabianie się w tym rytmie. I oczywiście część osób powie, ja mam dobre poczucie rytmu, zawsze mi tak wszyscy mówili i spoko. Natomiast często jest tak, że kiedy dołożymy kolejne elementy, ten odpowiedni chwyt, odpowiednie uderzenia i różne inne elementy, które będą rozpraszać trochę naszą uwagę, to nagle się okazuje, że nad tym rytmem jednak trzeba trochę popracować. I do tego oczywiście służą konkretne narzędzia, o których też jak najbardziej opowiem. No i kolejnym, takim trzecim fundamentem może być chociażby trafianie w sam środek bębna, co na początku nie jest dosyć oczywiste. Ale widzisz, jeżeli położymy sobie tutaj na przykład bęben i zaczniemy sobie go opukiwać w różne miejsca, w różne obszary na tej membranie, to nagle się okaże, że w zależności od tego, gdzie właśnie w ten bęben uderzymy, on nam odpowie różnym dźwiękiem. Dlatego na samym początku warto wyrobić sobie taki nawyk, że zawsze po prostu trafiamy w sam środek tego bębna i on wtedy odpowiada nam takim pięknym, pełnym brzmieniem. I o to właśnie nam w tym wszystkim chodzi. No i widzisz, gdybyśmy chcieli teraz połączyć te wszystkie elementy, o których wspomniałem i jeszcze do tego, że prawa ręka gra tak, że lewa gra tak, że tu jedna stopa, druga stopa, to naprawdę może być przytłaczające na samym początku. Dlatego właśnie na samym starcie polecę Ci zrobić to w ten sposób, żeby dokładać do swojej gry pewne warstwy po prostu. I dzisiaj przejdziemy sobie przez taką pierwszą warstwę, czyli właśnie te takie absolutne podstawy co do chwytu, co do konkretnie tych uderzeń, jak to wszystko wygląda i tak dalej, i tak dalej. I w tym wszystkim przydadzą nam się w zasadzie tylko dwa przedmioty. Czyli na razie zestaw perkusyjny na spokojnie. Zacznijmy sobie nieco prościej. Pałki perkusyjne, koszt 20 zł. Pad do ćwiczeń, koszt kilkudziesięciu złotych. No więc możesz zacząć swoją perkusyjną przygodę dosłownie z pomocą dwóch kazików. No i kolejnym plusem jest fakt, że prawdopodobnie unikniesz tego dziwnego wzroku od Twoich sąsiadów, który prawdopodobnie pojawiłby się, gdyby w Twoim mieszkaniu nagle zagościł zestaw perkusyjny. Dlatego za chwilę już Ci pokażę, jak te ćwiczenia wyglądają. Natomiast zanim to, jeszcze jedna szybka, krótka rzecz. Tego typu tematy realizujemy również w moim autorskim programie nauki online Szkoła Techniki. I Szkoła Techniki jest to właśnie program internetowy w 100% online, który pomoże Ci zbudować właśnie takie techniczne fundamenty co do gry na perkusji. My dzisiaj zajmiemy się dosłownie takimi podstawami, tymi takimi pierwszymi tematami. Natomiast jeżeli będziesz chcieć rozwinąć właśnie tego typu zagadnienia, to wejdź sobie na poczujrytm.pl /technika, tam jest trochę więcej informacji na temat tego programu. A teraz zacznijmy ćwiczyć. A więc od czego zacząć? No najpierw wyczujmy sobie tą pałkę perkusyjną, jej ciężar, jej strukturę, tego typu rzeczy. Czym w ogóle jest pałka perkusyjna? no, jakiś kawałek drewna, nie? No ale kawałek drewna to równie dobrze jest jakiś kijek z lasu, a my nie chcemy tego traktować jak kijek z lasu. Raczej polecałbym skojarzenie z piłką. Dlaczego z piłką? Właśnie dlatego. Ona się odbija w pewien sposób. I tak samo w momencie, kiedy gramy na perkusji, to właśnie chcemy uzyskać efekt tego odbicia. Coś takiego. I to właśnie nam później pozwala kumulować tę energię i wykorzystywać ją na swoją korzyść. To jest czysta fizyka. Dlatego na samym początku warto wykonać w ogóle takie ćwiczenie, żeby złapać swoją, no właśnie tutaj pałkę perkusyjną palcami, no palcem wskazującym oraz kciukiem i wykonać takie proste ćwiczenie. Nie śpieszyć się z nim. Jeżeli masz możliwość, to wykonuj to ćwiczenie w tym momencie dosłownie razem ze mną. I obserwujmy tutaj pewne reakcje. Ok, tych odbić tutaj musi być jak najwięcej, nie? I na końcu ta pałka wręcz bzyczy. Bzz. Czyli jak najwięcej. I trzymaj pałkę w jak najluźniejszy sposób. Czasem nawet może Ci wypaść. To nic złego. Po prostu ją podniesiesz. Pozwalamy jej jak najwięcej razy się odbić. To później nam się przyda. Ok. Zwracaj też uwagę, żeby pałka odbijała się mniej więcej w tym samym miejscu. Żeby tak Ci, wiesz, nie latała, nie? Jak teraz. Dosłownie coś takiego. I teraz dla osób praworęcznych będzie ciut trudniejsze zadanie. Ręka lewa. Dokładnie to samo. Wielu początkujących perkusistów ma taką obawę, ojej, ta moja lewa to jak taka niepełnosprawna trochę. Jakby taka trochę była, no do tyłu, nie? Od razu chcę Ci to powiedzieć, każdy tak ma. Każdy. Ja też na tym etapie dalej czuję, że moja lewa to nie jest takie 100% tego, co prawa potrafi. Oczywiście próbujemy zatrzeć te różnice, ale tak szczerze mówiąc, to chyba nie jest do końca wykonalne. Więc jeżeli masz coś takiego, że ta lewa, no coś z nią jest nie tak, to naprawdę na spokojnie. To jest jedna z pierwszych trudności na perkusji. Oczywiście w przypadku leworęcznych będzie to problem dotyczący prawej ręki, chociaż tutaj też jest często taka tendencja, że prawa ręka wśród osób leworęcznych i tak jest mocniejsza i bardziej sprawna niż lewa ręka wśród praworęcznych. No to jest takie ciekawe zjawisko. Ale dalej próbuj grać tak, żeby było jak najwięcej tych odbić. I żeby były ciągle w tym samym miejscu. Dobrze. W takim razie przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. Czym jest uderzenie? No uderzenie to nie jest coś takiego, tylko właśnie chcemy sobie skorzystać z tamtego ćwiczenia i lekko je zmodyfikować. No więc zacznijmy. Mamy sobie to ćwiczenie. Jeżeli chcemy wykonać pojedyncze uderzenie, to wystarczy ją złapać. Robisz dokładnie to samo, ale na końcu łapiesz. Wyobraź sobie, jak rzucisz piłeczką o ziemię, to możesz ją złapać. I tak samo jest w tym przypadku. I ten ruch też trzeba będzie troszeczkę u Ciebie zautomatyzować. Dlatego mówiłem o nakładaniu tych warstw. Widzisz, jakie proste rzeczy robimy na samym początku? Wcale nie wchodzimy w temat rytmów. Najpierw czujmy się pewnie z samym chwytem. No i kolejna opcja, czyli druga ręka. Dalej pamiętaj, żeby celować w sam środek. W przypadku tego pada być może nie usłyszysz aż takiej różnicy. Natomiast gdybyśmy w tym momencie tutaj postawili werbel, to ta różnica w dźwięku byłaby znacząca. Rzut, chwyt, rzut, chwyt, rzut, chwyt. Dobrze, i teraz do kolejnego ćwiczenia przyda nam się już pewne narzędzie dodatkowe w postaci metronomu. I metronom jest to takie ciekawe urządzenie, które po prostu wyklika Ci pewne tempo w jednostce beats per minute. I teraz beats per minute oznacza po prostu kliki na minutę, więc jeżeli ustawisz sobie takie tempo jak 60 beats per minute, BPM, no to będzie po prostu raz na sekundę, no nie? I właśnie takie tempo na samym początku sobie odpalimy. Też w ramach ciekawostki, to jest akurat metronom taki fizyczny. Natomiast jak najbardziej możesz korzystać sobie z takiego metronomu w postaci aplikacji mobilnej, albo ciekawostka, nawet jeżeli teraz wpiszesz sobie w wyszukiwarkę Google metronom, to od razu będziesz mieć dostęp właśnie do googlowskiego metronomu od razu pod wyszukiwarką, także też taka ciekawostka. I teraz właśnie ustawmy sobie takie tempo, bardzo komfortowe dla naszej głowy, dla naszego umysłu, czyli 60 BPM. Bardzo dobrze znamy to tempo, no nie? I właśnie dlatego wykorzystajmy je w tych naszych pierwszych ćwiczeniach, żeby to tempo było takie w miarę intuicyjne. Także bierzmy się do dzieła. Widzisz, ten metronom w tym momencie dosłownie nam wyklikuje sekundy. I teraz naszym zadaniem podczas tego ćwiczenia będzie po prostu w cudzysłowie zagłuszenie tego metronomu. Czyli idealnie, kiedy jest ten klik, idealnie w tym momencie uderzamy. Jak uderzamy? Na zmianę. Prawa, lewa, prawa, lewa. Lecimy z tematem. I teraz zwracaj sobie uwagę, żeby te pałki po uderzeniu osiągnęły taki dość niski pułap. Unikaj czegoś takiego. Tego nie chcemy. Chcemy, żeby nasza pozycja wyjściowa była z tego takiego pułapu dosłownie 2-3 cm nad powierzchnią pada, werbla. I dalej środek, samo centrum. Maksymalne skupienie na tym, żeby trafiać idealnie w ten klik. Żeby nie było czegoś takiego. Nie. Coś takiego. I teraz przekształćmy nasze granie na ósemki. Co to są ósemki? No teraz gramy ćwierćnuty. a więc ósemki będą po prostu 2 razy szybciej. Co to oznacza? Że teraz twoja ręka prawa będzie na kliku. Zobacz. Klik, 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 klik. Cała perkusyjna umiejętność na początku i taka sztuka perkusyjna na początku to jest sprawne poruszanie się pomiędzy różnymi wartościami rytmicznymi. Jeżeli to potrafisz, to będziesz mieć pewność w graniu. Nie będziesz mieć wątpliwości, ile uderzeń gdzie, bo po prostu będziesz to czuć. Że są jakieś pewne, takie nawet trochę matematyczne zasady w obrębie całej tej naszej gry. Teraz przejdźmy sobie do kolejnego ćwiczenia, jakim są dalej ósemki, ale w trochę innej formie. Tak zwane unisono. Unisono, czyli po prostu prawa i lewa ręka razem. Czyli uwaga, 1, 2, 3, 4. I to jest już bardzo fajne ćwiczenie, właśnie na wyczuwanie tego odbicia. Czy nie przypomina ci ten ruch trochę takiego kozłowania piłką od koszykówki? Zobacz, jak ta ręka pracuje. Nawet za bardzo nie chwytam tej pałki z powrotem, nie? To nie jest coś takiego sztywnego, tylko coś takiego bardzo elastycznego. Bardzo swobodnego. Dosłownie kozłowanie piłką. To w zasadzie jest najważniejszy element tego ćwiczenia. Złapanie takiej swobody. Ta pałka w zasadzie, ani ręce, nie mają takiego momentu, w którym one nie pracują. To jest jednostajny ruch. I kolejne ćwiczenie będą to szesnastki. Czyli jak już wiemy z poprzednich informacji, będzie to znowu 2 razy szybciej. Ale wracamy do tematu jedynek, a więc na zmianę prawa-lewa. Wyobraźmy sobie, jak będą te szesnastki brzmieć. Coś takiego. No więc spróbujmy. 1, 2, 3, 4. Jak widzisz, intensywność pracy naszych obu rąk jest dokładnie taka sama. Po prostu zmieniła się kolejność uderzeń. Dalej bardzo swobodny ruch. Oczywiście w środek, przypominam. Tak jakbyśmy trochę kozłowali 2 piłkami na zmianę. Jeżeli masz luźny chwyt, luźne nadgarstki, to to ćwiczenie w żaden sposób nie powinno cię męczyć. Po prostu machasz sobie rączkami. Tyle. przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. To dalej będą szesnastki, ale teraz uwaga, sama ręka prawa. Czyli będzie dosyć intensywny ruch. Wyłączamy rękę lewą na chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery. No, zaczyna się dość intensywnie, nie? Ale to się nam za chwilę przyda. Sprawdźmy, czy ręka lewa, tudzież ręka słabsza po prostu, będzie potrafiła odwzorować dokładnie to samo. A więc zacznijmy grać samą drugą ręką. Raz, dwa, trzy, cztery. I na tym etapie prawdopodobnie parę osób, które ogląda ten film, się udało, ale wiem, że też będzie kilka osób, którym się to już nie do końca uda. I to nie jest absolutnie żaden problem. Po prostu wiemy, że można nad tym trochę popracować. Jak popracować? Na przykład zmniejszyć tempo w naszym metronomie. Teraz gramy w tempie 60 bpm. Może warto ustawić 50 bpm na przykład. To też jest w porządku. Każdy ma trochę inaczej wykształcone te dłonie, więc nie ma co się forsować ani siłować. Natomiast ostateczną rzeczą, którą chcemy w ramach tego umieć, jest to umiejętność grania 32-kami, czyli jeszcze szybciej. Czyli tempo będzie... dosyć szybko. Sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, cztery. I kończmy. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz ważna informacja. Każdy, kto przychodzi na zajęcia perkusyjne, dociera do różnego momentu. I to jest jak najbardziej w porządku. Nie chodzi o to, żeby się z kimś porównywać. Bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć, w którym momencie jestem aktualnie i nad czym ewentualnie można popracować. Więc te ostatnie ćwiczenia, one już były dla takich osób, nieco bardziej faktycznie czujących ten rytm. I to jest jak najbardziej w porządku. Co jest ważną informacją również, to jest to, że ta cała prędkość nie wynika z siły, wbrew pozorom. Bardziej wynika ona z techniki. No a co to jest technika? Technika jest to po prostu umiejętność wdrożenia tego, co wiemy, właśnie w nasze ciało. Że potrafimy pewne rzeczy po prostu zadać naszemu ciału i to ciało potrafi to w pewien sposób odwzorować. Więc jak najbardziej tutaj pewna forma wytrenowania jest, ale to nie jest wytrenowanie tutaj, tylko bardziej tutaj. Zresztą zobacz, jak pracowały mi ręce w przypadku właśnie tego tempa 60 bpm i w przypadku tych 32. Zwróć dużą uwagę na pracę nadgarstków. Dobrze, a teraz przyspieszmy. Tempo 75 bpm. Zwróć uwagę, jak pracują moje ręce. Ok, były nadgarstki, ale były też palce. Ok, więc teraz zobacz, jak będą pracować moje dłonie w tempie 90 bpm. Widzisz? Nadgarstki praktycznie nieruchome. Same palce pracują, no nie? Czyli znowu zwróć sobie uwagę, jak Przy pewnych tempach po prostu Twoja dłoń będzie się zachowywać. W perkusji bardzo często właśnie widać się pewnego rodzaju podział 60, 75, 90. 60 to jest praca nadgarstków, 75 połowa nadgarstki, połowa palce, 90 to już praktycznie same palce. Czyli znowu chodzi o technikę, czyli po prostu wiedzę, jak coś wykonać. Nic więcej. I właśnie z taką intencją tworzyłem program Szkoła Techniki. Szkoła Techniki, czyli program w 100% online, zupełnie internetowo, w którym wybudujemy Twój solidny taki fundament co do technicznej gry na perkusji. Tak, żebyś umiał czy umiała grać na bębnach w taki sposób szybki, sprawny, luźny, swobodny, bez takiego dodatkowego spięcia, bez odtwórczego klepania jakichś zupełnie niepotrzebnych rzeczy. W programie również sprawdzam Twój postęp bardzo dokładnie i sprawdzam, czy nie popełniasz różnego rodzaju błędów, więc na pewno nie zostajesz z tym tematem sam czy sama. Natomiast ważna informacja. Zapisy do programu robię raz na kilka miesięcy, więc jeżeli chcesz otrzymać informacje o otwarciu zapisów, to jeszcze raz wejdź sobie na poczujrytm.pl/technika. Tam możesz otrzymać nieco więcej informacji o tym, jak ten program wygląda i tego typu rzeczy. Na koniec jeszcze dodam jedną, ale myślę dosyć istotną rzecz. Jeżeli już przeszliśmy wspólnie przez to wideo, przez te ćwiczenia, przez naszą pierwszą lekcję perkusyjną, to teraz wyzwanie dla Ciebie: nie rozpraszaj się innymi perkusyjnymi filmami w internecie. Naprawdę, daj sobie kilka dni, tygodni, miesięcy, żeby naprawdę rzetelnie sobie te ćwiczenia przerobić. Oczywiście, to nie będzie jakieś super efektowne, ale uwierz mi, że jeżeli przerobisz sobie te ćwiczenia w tempie 60 bpm, 70 bpm, 90 bpm, tak jak Ci pokazałem to przed chwilą, to naprawdę będzie to bardzo fajna techniczna umiejętność i pewien zalążek takiego dobrego, konkretnego fundamentu pod grę na perkusji. Także wielkie dzięki za obejrzenie tego wideo, tego materiału. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy i że będziesz korzystać z niego właśnie w najbliższym czasie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!